Zdążyliśmy się schować do kawiarni. Nawet byśmy nie doszli do hotelu. Właśnie pierdyknęło. Polujok! Piwo Saigon to najlepsze pacaneum na wszelkie ulewy i inne choroby. Siema, siema, tu Bogaty Menel. W poprzednich odcinkach podczas podróży do Wietnamu odwiedziłem Katar, a potem spędziłem kilka dni w Hanoi, a następnie zapakowałem się w busa i pojechałem do Sapa w góry pod chińską granicę. Z gór przeniosłem się do Ninh Binh. W końcu dotarłem do wyspy Cat Ba w Zatoce Halong. Czas płynie szybko, więc to już ostatni dzień w tym miejscu. Zwierzak przeprowadził się rano z okularów pod telewizor. A dzisiejszy ranek trochę popadało i chmury są i słońce nie wali. Jest naprawdę przyjemnie teraz. Nawet bym powiedział, że poniżej 30 stopni temperatura spadła. Więc idziemy zrobić jakiś gym. Tu kolega śpi. To i tak nie wejdę tu do gymu. No dobra, to trudno. Obwoźny warsztat do dorabiania kluczy, niesamowite. Ślusarz na skutrze. Te pyszne kanapki nazywają się Banh Mi. Są pyszne. I jak w McDonald's, oczekiwania kontra rzeczywistość. Na reklamie wygląda inaczej. W Hanoi dostałem 3 razy większe i dużo więcej farszu, a tutaj... Ale spoko, coś tam sobie zjem. W sumie po spróbowaniu okazuje się, że to bardzo dobra kanapka. Bo ma dużo tego kurczaka takiego posiepanego, postrzępionego. Ale czyste mięso, żadnego tłuszczu, żadnych cząstek, nic tam nie ma. Więc ma mało kalorii, więc sporo, dużo białka. To grzmoty słychać. Tam oprócz tej łódki trekocącej. Sesja selfie. Tutaj proszę, bardzo piękne hotele, najróżniejsze, przy głównej promenadzie, a tam na tym zielonym, pod klimatyzacją, gniazdo szerszeni i lata ich tam cała masa. Tych tam słychać z daleka, codziennie zawzięcie tam grają. Właśnie burza nadeszła, już ciemno się zrobiło jak w nocy. Zdążyliśmy się schować do kawiarni. Nawet byśmy nie doszli do hotelu. Właśnie pierdyknęło. Polujok! Piwo Saigon to najlepsze pacaneum na wszelkie ulewy i inne choroby. Myślałem, że to znaczy to samo, ale po przetłumaczeniu z chińskiego no teraz czujemy się jak w Anglii. O, Manchester. Tam tak zawsze leje, 300 dni w roku. We wszystkich knajpach w Wietnamie z racji niepłacenia copyright, praw autorskich oraz z racji cenzury przez tutejsze władze lecą alternatywne wersje, jazzowe wersje jakieś pianinką znanych utworów, czyli muzyka jest białasowska, ale w innej wersji, co jest bardzo fajne, bo jest cichutko i spokojnie. Z kolejnych ciekawostek pan sobie wpadł do baru na soczek i na zupkę chińską, taką w kubku normalnie, tylko pani coś tam, coś, a nie, rozcięła te torebki, normalnie zupkę chińską uparzy, pewnie wifona. No już pan zupkę w kubeczku dostał, coś tam wyrzucił z niej, reszta się nadaje do zjedzenia. Wifon rządzi wszędzie. To w ogóle ta nasza ulubiona knajpa z toaletą na patyk.
Dobra, po burzy, po ulewie, posiedzieliśmy trochę w naszej ulubionej knajpce. Jedziemy sobie połazić. Nasze gniazdo szerszeni tam jest. Nie spadło podczas deszczu. Zmokłe koguty tutaj dyskutują. Siema. Nie bój się, nie zaatakuje cię. Za daleko mieszkasz, żeby mnie budzić, nic ci nie grozi. Trafiliśmy na jakiś miejscowy ślub. W ogóle jakaś tutaj ślubna taka dzielnica. Jedna para białasów tam idzie. Jakaś wietnamska rodzina tam z dzieciakami sobie pod parasolem. Tutaj w sezonie można sobie ryby łowić, te siatki pewnie odsłaniają. A tutaj najmniejsze te toje i umywalka przy palmie. Już też lata świetności ma za sobą. 160 tysięcy ding-dongów, trochę ujebane, ale... Ja to sobie pójdę poszlupać po plaży. Właśnie znalazłem taką nogę od lalki. Ale już jedną mam, więc nie przywiozę jej. Dla większości turystów ta rajska plaża mało rajska. Jakieś kontenery, kupa śmieci. Ale dla mnie jest niezła, bo można tu oprócz śmieci wysznupać jeszcze inne rzeczy. Na przykład takie koralowce. No, jak pamiętacie, że zbieram te 17-wieczne fajki porcelanowe w Anglii, to tutaj tylko na filtry od papierosów można trafić. No, takie fajne sznupowisko tutaj. Jeszcze tam pójdę zobaczyć na ten śmietnik, bo tam najlepsze rzeczy będą. Ale tutaj właśnie znalazłem kolejny kawałek rafy. Ale że nie biorę nic, nie wywożę z tego kraju. Dokładam tę, którą przed chwilą znalazłem. Zostawiłem ją sobie tylko na chwilę, ale dokładam ją tutaj. Na filmie mam i to mi wystarczy. Kolejna rzecz, którą można znaleźć na wszystkich plażach i które ja zbieram, są driftwoods, czyli te takie wytarte na plaży przez wodę morską kawałki drewna, ale są i drift bamboo. Nie wiem, czy istnieje taka nazwa, ale muszę sobie chyba jakiegoś wyszukać i zabrać do domu. Takiego jeszcze nie mam w kolekcji. Cisza, spokój, mało ludzi. Tam ktoś, tu ktoś. Nie ma tej muzyki walącej wszędzie. Ładny widok przede wszystkim też jest. Tutaj filtr od kameli z XVII wieku, przywiezionych przez egipskich podróżników na wielbłądach. To trochę tak wyglądało z daleka jak te angielskie fajki. Ale co? A, to jakiś kawałek plastiku i zostajesz tutaj. Ładny kamyk z trójkątną dziurką. A tu ktoś granata wpieprzał. Dotarłem do jaskini. Ale chyba nie za bardzo jest coś tam ciekawego. Może można by było tam przejść, ale to kupa śmieci jest. A w sandałach chyba nie będę ryzykował, bo tu różne węże żyją. Niemniej samo wejście jest bardzo ładne. O, następny kawałek fajnego takiego koralowca. Jak malutkie cytrynki. To bardzo kruche jest. Właśnie tak przed chwilą spotkałem koleżankę, która... Znaczy nie moją koleżankę, dopiero poznałem panią, która jest z Rosji i która pracuje jako nauczycielka angielskiego tutaj w Hanoi, w Wietnamie. Doszliśmy do wniosku po tej rozmowie z koleżanką z Francji, którą na statku wczoraj spotkaliśmy, która z facetem mieszka też w Hanoi. Tamta jest weterynarzem. Oni nie mogą to... co zarobią tutaj, nie mogą tego wywieźć z kraju i wydać na przykład na podróże w innych krajach, tylko muszą tutaj wydawać. I tak jak kiedyś myśleliśmy, że fajnie się przeprowadzić do Azji, bo tak wszyscy hipsterzy robią i jest super, pracują zdalnie albo robią jakieś różne ciekawe rzeczy, mieszkają w Azji i na Instagramie świetnie to wygląda. Ale to gówno prawda, mieszkają w bardzo niekomfortowych warunkach, męczą się tutaj, kurde, nic tak naprawdę innego nie robiąc, tylko pracując. Fajnie to wygląda na zdjęciach i na filmach, ale dużo lepiej jest teraz z punktu widzenia po paru latach podróżowania i
no i poznawania tego całego rynku, to lepiej jest pracować w Anglii, tym bardziej, że pracuję 4 dni tylko na 4 wolnego. W ogóle inne pieniądze tam są i za tę kasę podróżować sobie kilka razy w roku po prostu gdzieś tam do innych krajów i tyle. Oczywiście inni no, lubią po prostu sobie gdzieś tam wyruszyć i karierę robić w innych krajach. A tam z krzaków taki wycięty osioł. Tam pan sobie jakieś poletko uprawia, coś tam wycina jakąś roślinność fajną. A tutaj jest taka fajna łódź kolorowa, pomalowana. Jeden z najpiękniejszych motyli, jakie widziałem tutaj. Biegnie, żeby nas przegonić. I tobie z nie może, już 3 razy się zatrzymywał po drodze. Cześć, psiaczku. Kraba jakiegoś zjeść. Oprócz tego, żeby jakąś meduzę sobie zjadł, to jeszcze dupkę schłodzić troszkę. No wiem, że futerko schłodzić, do wody wejść trochę. Jakaś intrygująca deska tam pływa. Przyda się czy nie? I teraz wytarzać w piasku. Gdzieś do wody trochę tam się pobawić? Idziesz się pobawić do wody? Może ci deskę rzucić? Rzucimy deskę. Nie jestem pieskiem aportującym. Jestem pieskiem do głaskania. To o to chodziło tutaj, co? O to chodziło. Białasów znaleźć do głaskania, co? Ty wiesz, kto jest dobry tutaj, co? Dla zwierząt. Local dog. Whose dog is it? I don't know. Local one. Sobaczka. It's hot. Yeah, very hot. Kąpiel nieważna, ważne, żeby się po kąpieli wytarzać dobrze w piasku. Aha, idą nowe białasy do głaskania. Jedni pogłaskali, drudzy pogłaskali. Teraz nowych trzeba tutaj podjąć. Idź tam, zobacz. Na bank pogłaskają. Ja już cię nie chcę w takim piasku wytarzanej. Dziękuję, dobranoc. Wieje sandałem z masłem. No i tak podsumowując dzisiejszy dzień, to fajnie, że pomimo deszczu i burzy nie siedzieliśmy w hotelu, tylko ostatni dzień, bo ostatni dzień jesteśmy na Kadba. Jutro rano mamy autobus do Hanoi i tam jeszcze mamy parę dni w Hanoi, chyba z 5. Ale spędziliśmy sobie na plaży, tak w ogóle chill. Mało ludzi. Fajnie było. Robią. Tutaj też. Sala weselna wygląda już po imprezie. Przygotowana na inną imprezę. W sumie tak samo jak w domu działkowca w Małkini. Koleś
ktoś karaoke śpiewa. Tak generalnie podsumowując, to takie biznesy tutaj w Wietnamie są bardzo podobne jak w Tajlandii i w Kambodży. Czyli mają dom mieszkalny, parkują skutery, o, telewizor, kanapa, dzieci. Z reguły ludzie leżą, sobie coś tam robią, tak samo jak tu. Prowadzą biznes w tym samym lokalu i wszystko działa. Czasami jeszcze mają knajpkę przed domem otwartą, albo jakiś taki mały kramik z żarciem. Właśnie tak jak tutaj. Środki czystości, czajnik, tu myją naczynia, tutaj na piecu gotują, tam sobie żyją, tu prowadzą hotel. A gołąbki też są czarne, białe, czarno-białe, szare. Fajne. A, bo tu ktoś ma w domu gołębnik. Nie no, takiej palmy to nie weźmiemy. Może coś mniejszego. Już człowiek zgubił żarcie, się przeraził. Jeśli narzekacie, że albo śmiejecie się, że ktoś nosi skarpety do sandałów, to musicie po prostu odpowiednie skarpety nosić do sandałów. Oj, mój biedny kotek tutaj jeszcze leży. Wróciliśmy właśnie ze sznupania po plaży. Takie coś się trafiło i może to weźmiemy. Kupiłem sobie jeszcze po drodze Yehoi Cube, czyli kostkę Rubika. I trzeba sprawdzić, czy nasza zwierzynka tutaj czeka na nas. Jest, jest nasza modliszka pod telewizorem. Oprócz tej kostki, którą wożę ze sobą, bo jest malutka, to jest Gun. Profesjonalna kostka, aczkolwiek no feeling tej małej kostki nie jest taki jak zwykłej dużej. I kupiłem sobie tutaj dwie kostki na Katba w Wietnamie. Ta kostka to Yehoi. Jest taka mechata. A ta kostka, nie wiem jak ona się nazywa, Coming Magic Cube. I ta jest... Ta jest śliska, bardzo szybko reaguje, ale też przekręca się za daleko. Ta trochę hamuje. Jest taka mechata i chyba trochę lepiej się ją układa. Obie są fajne. Bardzo fajne takie w czuciu. Oprócz naszych modliszek i mrówek, to mam jeszcze tego skakuna małego. Wczoraj był na innej ścianie, ale teraz... Jest tutaj. Prześliczny jest. Jak fajnie bada. To jest samiec, bo ma bulbusy. Nie skacz na mnie, ej. Odwrócił się do mnie i daje znaki, bez kitu. Jak Portia Fimbriata. Kiedyś robili takie badania nad... niektórymi pająkami i roboty postawiono, które dawały im znaki i one odpowiadały. I ten mi dawał znaki. Może ja mu też dam. Pokazałem mu czułki. Odpowiedz mi, mały. No bez kitu, odpowiada mi. Zobacz, idzie dalej, ale ja mu zaczynam pokazywać, tylko chyba zrozumiał coś nie tak. Nie znam ich języka. Normalnie niedziela, to na budowie zapierdalają srogo, a my wpadamy na pizzę. Taki fajny stary skuter. Znaczy motorbike, taki motorower. Się okazuje, że to Honda. O, winogrono.
za darmo. Jeszcze jedna kulka for free. A Kem to są lody od Cream. A tam gruchy wali nad naszą pizzą właśnie. Wracamy z pizzą do naszego wypasionego hotelu. Po prostu wszystkie mrówki z hotelu się tu znalazły. No takie mamy tutaj zwierzaki, sobie żyją. Ja lecę się wyspać przed jutrzejszym rejsem, ale ty zostań ze mną, bo od jutra dokazujemy znów w Hanoi. Cześć! Dobra, ostatni dzień w Kadba. Pakujemy się już i przenosimy się do Hanoi. Trzymaj się zwierzaku, pilnuj tu pokoju.